Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco ponownie, albo pierwszy raz, jeśli dopiero się odnaleźliśmy. Pewnie jesteście ciekawi, jakie są moje sposoby, moje patenty na takie ekspresowe, niezawodne i bardzo skuteczne wygładzanie skóry, na przykład przed jakimś większym, nie wiem, wyjściem, jakimś ważnym eventem w naszym życiu. I są dwie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Jeden z nich jest jakby pojedynczym kosmetykiem, natomiast pierwszy, o którym zaraz Wam opowiem, jest takim kosmetycznym trikiem. Kiedy zaczynałam moją przygodę z pielęgnacją twarzy, to było już dość dawno temu i wtedy peelingi enzymatyczne, albo takie mocniejsze peelingi enzymatyczne, nie były na rynku kosmetykami bardzo popularnymi, było ich niewiele i te gotowe formulacje dość szybko traciły swoją moc. Dlatego wtedy zaczęłam kupować bromelainę w sklepach z półproduktami i tutaj widzicie taką bromelainę ze sklepu Zrób sobie krem. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać, ale oczywiście jednak nie, więc dogramy zbliżenia. I trik polega na tym, że tą bromelainę łączyłam zawsze z kosmetykiem bazowym, najczęściej już peelingiem enzymatycznym, który był dla mnie na przykład raczej delikatny albo tracił swoją moc. I to jest też taki patent, który stosowało wtedy wiele dziewczyn. Ja tutaj mam taki kosmetyk, który określiłabym raczej jako delikatny. To jest Pure by Closhi, taka seria, którą Closhi stworzyło dla Hebe i ich peeling enzymatyczny, który ma w składzie bromelainę, ale troszeczkę dalej. I jest takim fajnym produktem dla osób, które mają bardzo wrażliwą cerę, jeszcze nie mają zbytnich doświadczeń z peelingami enzymatycznymi albo chciałyby zacząć od czegoś delikatnego. Natomiast dla mojej skóry, która już jest zaprawiona w bojach, zarówno jeśli chodzi o złuszczanie enzymatyczne, mechaniczne, kwasy i retinoidy. Ten produkt jest po prostu delikatny i jeśli chcę uzyskać naprawdę taki mocniejszy efekt, to często łączę go właśnie z tą bromelainą w proszku. Ja przez lata mieszałam bromelainę z najróżniejszymi kosmetykami i tutaj opcji mamy naprawdę sporo. Jeśli zależy mi na złuszczeniu skóry, na przykład, nie wiem, tylko w jakimś niewielkim fragmencie, w jakimś mniejszym objętościowym miejscu, że tak powiem, to najczęściej taką mieszankę przygotowuję na dłoni i od razu odpowiem na pewne pytania, które się pewnie będą pojawiać. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile dokładnie bromelainy powinniście użyć, powinniście dodać do swojego kosmetyku i do swojej mieszanki, ponieważ to jest sprawa bardzo indywidualna. Wszystko zależy od szeregu czynników, tego jak wrażliwa jest Wasza skóra, z jakiego kosmetyku bazowego korzystacie, bo to może być nawet zwykły krem, to może być zwykły jakiś żel aloesowy, to może być peeling enzymatyczny, więc tutaj ta moc bromelainy, która już jest w nim obecna razem z tą, się sumują. To trzeba mieć na uwadze. I najlepszym patentem jest tak naprawdę eksperymentowanie i przygotowywanie sobie takich mieszanek na przykład na dłoni, kiedy zaczynamy od jak najmniejszej ilości bromelainy. Ja tak naprawdę bardzo często dodaję po prostu niewielką ilość na końcu łyżeczki tutaj. Ja sobie po prostu ten proszek nabieram i wszystko mieszam, po czym przenoszę na fragment skóry i staram się zobaczyć, jak ta skóra reaguje, czy odczuwam jakieś pieczenie, jak bardzo jest ono intensywne, po jakim czasie skóra robi się czerwona. Wszystkie te rzeczy możemy wybadać i ja na początek oczywiście polecam najbardziej mieszanie tej bromelainy z jednym wybranym kosmetykiem, tak żebyście mogły zobaczyć, jaka ilość tej bromelainy będzie dla Was najlepsza. No i oczywiście, tak jak mówiłam, zawsze zaczynamy od tych malutkich ilości i stopniowo je budujemy, wykonując taką jakby próbę uczuleniową. To nie jest próba uczuleniowa, jeśli wiemy, że bromelaina działa na nas dobrze i dany kosmetyk bazowy działa na nas dobrze. Natomiast faktycznie pozwoli nam się to zorientować w tym, ile bromelainy musimy do naszego kosmetyku bazowego dodać, żeby uzyskać efekt, na jakim nam zależy, przy jak najmniejszym jakimś ewentualnym podrażnieniu. Oczywiście naszą bromelainę możemy stosować też solo i w sklepach producentów albo w sklepach internetowych. Możemy znaleźć tam dokładne przepisy i informacje odnośnie tego, jak jej używać i ile dokładnie jej do czego dodawać, więc z tym też polecam Wam się zapoznać, jeśli zależy Wam na takiej, nie wiem, bardziej okrojonej wersji. Natomiast ja najczęściej łączę ją jednak z jakimś kosmetykiem. Z tego, co zauważyłam, taki sposób po prostu na moją skórę działa lepiej.
z wielu przyczyn i wydaje mi się, że to też jest fajny sposób na to, żeby ewentualnie zużyć jakiś kosmetyk, który nie do końca może spełnia nasze oczekiwania, albo którego moc osłabła, bo to też jest bardzo częsta sprawa, jeśli chodzi o te peelingi enzymatyczne, które mamy już gotowe. Z czasem ich moc delikatnie słabnie i takie, wiecie, odświeżone odrobiną bromelainy mieszanki działają o wiele, wiele lepiej. Natomiast tym osobom, które nie lubią mieszać i eksperymentować, które wolałyby jeden sprawdzony kosmetyk, chciałabym polecić Glycol Therapy z Eveline. Eveline zrobiło peeling glikolowy, który trochę przypomina ten wampirzy peeling z The Ordinary, ale na moją skórę działa o wiele, wiele lepiej. I to jest taki jeden z nowych kosmetyków, którym jestem naprawdę zachwycony. Tutaj mamy jeszcze odrobinę kwasu salicylowego, ale tak naprawdę kwas glikolowy tutaj stanowi podstawę i to jest kwas, który generalnie działał na moją skórę najlepiej i zawsze byłam z niego najbardziej zadowolona. Pisałam wielokrotnie o nim na blogu. Jak widzicie, ten peeling przypomina trochę wampirzy peeling z The Ordinary, natomiast na moją skórę działa o wiele, wiele lepiej, ponieważ na mojej skórze on w pewnym sensie dość szybko daje taki efekt podobny do tego, jaki uzyskuję z pomocą peelingu enzymatycznego. I ta skóra wygląda zupełnie inaczej od razu po zmyciu tego produktu. Oczywiście on będzie działał też nam długofalowo, więc to jest na pewno fajna rzecz dla dziewczyn, które borykają się ze skórnikami i mają tego typu problemy. Ja mam tutaj wersję 10%, natomiast są jeszcze słabsze. Ja bez problemu korzystam z tej mocniejszej i jeśli chodzi o takie glikolowe produkty, to naprawdę moja skóra jest dość wytrzymała. Nasza skóra też do kwasu glikolowego się przyzwyczaja, więc jeśli jeszcze nie miałyście z nim doświadczenia, to zaczynajcie oczywiście od tych niższych stężeń i warto od nich zaczynać po to, żeby móc po prostu to wszystko jakoś budować i ewentualnie mieć w zanadrzu jeszcze mocniejsze wersje. Ja stosowałam go też wielokrotnie w dużych stężeniach i też pisałam kiedyś o tym na blogu, więc tutaj Wam podlinkuję posta, możecie sobie tam zerknąć. Natomiast jeśli chodzi o taki właśnie fajny, bezpieczny kosmetyk, który mogę Wam polecić nie tylko do takiego wygładzania instant, ale też takiego bardziej długofalowego, to zdecydowanie te. Natomiast ogromną wadą jest tutaj malutkie opakowanie. Ja bardzo szybko zużyłam tubeczkę poprzedniego produktu i no i niedługo pewnie skończę też ten. Producent zaleca trzymanie tego peelingu przez 10 minut. I na pewno warto się trzymać tych zaleceń, jednak ja oczywiście z moją skórą pozwoliłyśmy sobie na trzymanie tego produktu spokojnie ponad godzinę, czego oczywiście nie polecam, chyba że już macie duże doświadczenie z kwasami i wiecie, że możecie sobie na to pozwolić i nic Wam się nie stanie, natomiast zawsze zaczynamy od paru minut i po prostu patrzymy, jak ta skóra reaguje. Tutaj faktycznie na początku przy aplikacji czujemy delikatne pieczenie. Oznaka tego, że nasz peeling działa. Jeśli lubicie peeling wampirzy z The Ordinary, to myślę, że ten na pewno też przypadnie Wam do gustu. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze ulubione kosmetyki wygładzające, co polecacie, z czego najczęściej korzystacie, czy macie jakieś swoje perełki, jakieś swoje patenty, piszcie mi o tym w komentarzach. Będzie mi bardzo fajnie o tym poczytać. Ja oczywiście dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję za subskrypcję, łapki w górę, łapki w dół, wszystkie komentarze, jakąkolwiek interakcję, która pozwala temu kanału mogę się rozwijać i do zobaczenia w następnym filmie. Jeszcze raz gorące buziaki dla Was. Pa, pa!